Drogowskazy. Michał Poklękowski, kłaniam się, zaczynamy Drogowskazy. Dzisiejszy program poświęcimy paniom, które są w pewnym życiowym procesie. Cały czas szukają w mniej bądź bardziej intensywny sposób, ale rozglądają się za kim? Za partnerem, za mężem, za kimś, z kim będą mogły szczęśliwie spędzić resztę życia. No i mają problem ze znalezieniem takiego mężczyzny, samowystarczalne, zwykle zawodowo ustabilizowane i spełnione. Wiedzą, czego chcą, idą przez życie z ogromną energią, no i w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że może fajnie by było nie iść już dłużej w pojedynkę. Tylko dlaczego tak trudno jest im znaleźć mężczyznę na dobre i na złe? Po to, by go kochać i być kochaną. A może coś robią źle? Może w jakiś dziwny sposób odpychają facetów zamiast ich przyciągać? Może zbyt wiele oczekują, zbyt wiele wymagają i marzy im się przysłowiowy książę na białym koniu? Marzy im się facet wręcz idealny. A może szukają go w złym miejscu, w złym czasie, w złych okolicznościach? Mijają kolejne lata i go nie ma na horyzoncie. No i w takiej sytuacji pomocną dłoń do kobiet wyciąga mój dzisiejszy gość. Zuzanna Górska-Kanabus, doktor psychologii i coach relacji, autorka kierunekmałżeństwo.pl. Witam w Drogowskazach, Zuza. Witaj, Michale. Zuzanno, sama pomagasz singielkom znaleźć partnera, tymczasem sama jesteś od 2016 roku szczęśliwą żoną, od niedawna też mamą. No i co kobieta taka jak ty może wiedzieć o blaskach i cieniach bycia singielką? Sama zresztą nieco prowokacyjnie piszesz, będę cytował, jeśli mogę, bo to są bardzo ważne słowa. Czy znam ból samotności? Czy kiedykolwiek miałam problemy ze znalezieniem towarzystwa na wakacje? Czy nie jest mi obce uczucie radości pomieszanej z bólem i zazdrością? Czy kolejna koleżanka zaprasza na swój ślub lub informuje, że spodziewa się dziecka? Czy doświadczyłam smutku i lęku, że coś ze mną jest nie tak, skoro ciągle jestem sama? Na wszystkie te pytania mogę odpowiedzieć tak. Też to przeżyłam. Dlaczego Zuza na pewnym etapie poszukiwań partnera, singielka, może potrzebować fachowej pomocy? Co się musi zadziać w jej głowie, w jej emocjach? Gdy sama byłam singielką, miałam 36 lat, gdy stanęłam na ślubnym kobiercu, to w pewnym momencie odkryłam, że niby robię wszystko, co wiem i nadal to nie wychodzi. I stwierdziłam, że czegoś nie wiem. Wtedy sięgnęłam po książki, po kursy i też po date coaching, żeby odkryć, co robię nie tak albo czego nie wiem i dlaczego nie wychodzi mi budowanie relacji, bo budowania relacji trzeba się nauczyć, tak jak wszystkiego innego. Mało wiemy o tym, jak tworzyć i podtrzymywać więź, jak dbać o relacje. I gdy brakuje nam tej wiedzy, wtedy warto sięgnąć po wsparcie, po prostu. Mhm. Zuza, co musi się stać, żeby singielka nie chciała już dłużej nią być? Co ma na to wpływ? Jakie bodźce z zewnątrz? Nie wiem, może biologia? Może strach przed samotnością, który może nasilać się też z wiekiem? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest taka kwestia indywidualna. Mhm. Niektóre osoby dobrze się czują, będąc samymi. No pewnie. I to jest super. Po prostu, jak się dobrze z tym czują, to niech nic nie zmieniają, bo życie singielki, życie mężatki jest tak samo dobre. To są dwie różne drogi i dwie drogi, na których można być szczęśliwym. Natomiast jeżeli doskwiera ci brak tej drugiej osoby, osoby, z którą możesz porozmawiać, z której możesz się przytulić i chcesz dokonać tej zmiany, to zacznij działać. Wydaje mi się, że czasami kobiety dochodzą już do takiego momentu, że osiągnęły bardzo dużo zawodowo i jest w nich pragnienie zbudowania rodziny. I w tym momencie zaczynają inwestować w ten obszar swojego życia. Z tego, co widzę, Zuza, to jednym z podstawowych pytań singielek, którym pomagasz, jest, dlaczego ciągle trafiam źle na partnera, który w moim życiu jest jedynie epizodem? Dlaczego twoje podopieczne, Zuza, trafiają na niewłaściwych facetów? Co prowadzi właśnie do takiej sytuacji? Jakiś schemat, nie wiem, działania, który przynosi właśnie odwrotny skutek? Zobacz, jest coś takiego, że mówimy o tym, och, ja mam pewien typ, w którym się zakochuję. I to kobiety mówią i mężczyźni. I czasami nawet niektóre dziewczyny mówią, o ja mam pecha, po prostu zawsze trafiam na jakichś łobuzów. Ale to nie jest pech, to jest właśnie pewien schemat. Ja to nazywam ukrytym schematem wyboru mężczyzn, który powoduje, że dostrzegamy tylko jeden typ mężczyzn. Inni po prostu wydają nam się nieatrakcyjni, po prostu ich nie widzimy. I dopóki nie odkryjemy tego schematu, jaki jest w nas, będziemy powielać ten sam błąd i ładować się w związki, w których nie będziemy szczęśliwe. To może być na przykład to, że mężczyzna lekceważy potrzeby tej dziewczyny, albo ona wiecznie na niego czeka, on nigdy nie ma dla niej czasu. To może być typ imprezowicza, który daje szalone przygody, ale tak naprawdę nie daje poczucia bezpieczeństwa w życiu. Też może być, jeżeli mamy lęk przed bliskością, to też możemy wybierać mężczyzn niedostępnych. To wszystko jest w nas jakoś uwarunkowane naszymi wcześniejszymi doświadczeniami. Ukryty schemat wyboru mężczyzn to jest coś, co powstaje na bazie relacji z tatą, na bazie pierwszych miłości, na bazie też
też komedii romantycznych, którymi się karmimy. To jest dosyć złożony temat. Poświęcam mu parę ćwiczeń w moim kursie, bo po prostu trudno to określić jednym zdaniem. A jak to jest z tymi oczekiwaniami singielek wobec potencjalnych partnerów, przyszłych mężów? Nie wiem, czy są może zbyt wygórowane. Co wynika z twoich doświadczeń z gabinetu terapeutycznego? Jaki typ faceta marzy się singielkom? Do tego właśnie zmierzam. Czego takie kobiety po prostu pragną, Zuza? Jakiego faceta? To zależy od kobiety, bo nie ma jednego idealnego typu. Często powtarzają się cechy w stylu, żeby był odpowiedzialny, okay, żeby umiał mnie wysłuchać. Są dziewczyny, są dwa typy dziewczyn, powiedziałabym. Jedne takie, które praktycznie nie mają wymagań i trudno im wymienić cechy, które miałby mieć ten mężczyzna. I oczywiście jest druga skrajność, dziewczyny, które mają listę 30-40 cech. Ja wszystkie je zachęcam do stworzenia 10 takich cech must be, które im się wydają, że są najważniejsze, a później sprawdzania tego w relacjach z mężczyznami. Bo kiedyś pracowałam z dziewczyną, dla której ważne byłoby, było, żeby chłopak miał takie zdolności przywódcze, jeśli to tak podobało. A ona też była takim typem liderki. I po pewnym czasie, jak poznawała takich mężczyzn, liderów, stwierdziła, że nie, że ona się nie umie tak podporządkować, że to jednak nie jest ta cecha, która jest dla niej najważniejsza. Więc zmieniła ten zestaw 10 cech i w końcu spotkała mężczyznę, z którym jest szczęśliwa, bo też sprawdziła, co jest dla niej ważne. Powiedziałaś, Zuza, przed chwilą, że swoim podopiecznym, takie określmy, tym singielkom, które przychodzą do ciebie z prośbą o pomoc w poszukiwaniach, podpowiadasz, żeby stworzyły listę, jeśli dobrze pamiętam, 10 cech, tak? Potencjalnych mężów, partnerów. No dobra, długa lista. Mam nadzieję, że nie jest to zespół cech niemożliwych. Natomiast nie, to jest długa lista. To jest 10 takich podstawowych cech, które są dla nich ważne. Na przykład. Proszę, żeby zastanowiły się nad wartościami, jakie ten człowiek ma wyznawać. I nie chodzi o to, żeby mówiły na przykład wierzące czy niewierzące, ale żeby tam dziewczyny wypisują różne cechy, jak na przykład sprawiedliwe, albo wartość jako troska o innych. Tam są też, proszę, żeby wypisały w tych 10 cechach zainteresowania, czy takie cechy osobowości. I najczęściej te cechy się jakoś tak zazębiają ze sobą, bo dziewczyny bardzo często piszą właśnie odpowiedzialne, czy biorące odpowiedzialność. Wydaje mi się, że tu im zależy na tym, żeby to nie było ktoś, kto na nich będzie widzieć, komu będą matkować, tylko żeby to był partner. Troskliwy, to też jest taka częsta cecha. Kobiety potrzebują troski, takiego bycia zauważoną, ale jak rozmawiam z dziewczynami, to im wcale nie zależy na drogich prezentach, na wyjściach nie wiadomo do jakich restauracji. Ta troska często dla nich wyraża się tym, że mężczyzna napisze SMS-a w ciągu dnia, zapyta co u nich. Taką zwyczajnością. Też cechą, która się powtarza, to autentyczność. Żeby nie grał, żeby starał się pokazać, jaki jest naprawdę. A czy singielki mówią tobie, co same byłyby w stanie zaoferować mężczyźnie, do którego poczują coś więcej niż tylko sympatię? Na co facet może liczyć, wiążąc się z długodystansową singielką, Zuza? To jest właśnie druga część ćwiczenia, bo jakby rozmawiamy o tym, czego ja oczekuję od mężczyzny, ale też, co ja jestem w stanie mężczyźnie dać. Bo jeżeli budujemy związek, związek nie dzieje się sam. To nie jest tak, że nagle spada ideał z nieba i żyjemy długo i szczęśliwie. Tak nie jest. I bardzo łatwo w obecnych czasach wpaść takie patrzenie przedmiotowe, że patrzę, co ktoś może mi dać, jakie moje potrzeby zaspokoi. I to jest dobrze zastanowić się, czy ten człowiek odpowiada na moje potrzeby. Ale w drugą stronę też trzeba spojrzeć, czy ja jestem w stanie i czy ja chcę odpowiedzieć na potrzeby tego mężczyzny. Wiesz, gdy ja byłam singielką, moja historia jest taka, że ja pierw byłam w związku, miałam 28 lat, to zostałam singielką, zaczęłam szukać na nowo i w tym czasie poznawałam różnych mężczyzn. Jeden to był podróżnik, bo on naprawdę cały czas podróżował. I mimo, że mi się z nim świetnie rozmawiało, że świetnie nam się spędzało czas, ja wiedziałam, że ja nie lubię tyle podróżować i ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na tą jego potrzebę, więc nie jest nam po drodze. Czyli tutaj trzeba patrzeć, co ja chcę i co chcę ofiarować. A czy każdy kolejny miesiąc, rok bez mężczyzny na resztę życia utrudnia jego poszukiwanie singielce? Nie wiem, siada motywacja, kobieta się w końcu poddaje, przestaje też szukać, albo często destrukcyjnie brnie, wiesz, w kolejne krótkoterminowe, niewiele znaczące, przelotne relacje z facetami. Wiesz co, to zależy, bo jeżeli dziewczyna nic nie robi i działa na trasie praca, dom, siłownia, ewentualnie sklep, no to może czuć się sfrustrowana, że nic się nie dzieje, ale ona też nic nie robi. Nie daje się znaleźć, bo każda z nas chce być zdobyta, tylko musimy dać się też zdobyć. Jak się ukrywamy w wieży, to mało kto nas znajdzie. Nie wiem, czy kojarzysz bajki, jak w bajkach księżniczka siedziała w wieży, to nie siedziała cicho, tylko najczęściej śpiewała, dokładnie to darła się na cały las, więc ten książę mógł ją usłyszeć i znaleźć. A jak my siedzimy cicho w naszych mieszkaniach, to
to kto? To kto nas usłyszy, kto nas zobaczy? Więc jeżeli nic nie robisz, to często jest frustracja. Natomiast dziewczyny, które czy spotkały się ze mną na date coachingu, czy uczestniczą w kursie online, to są dziewczyny, które próbują coś zmienić i one analizują swoje postępowanie, zastanawiają się, dlaczego im dana relacja nie weszła, zastanawiają się, co było nie tak, co mogą zrobić inaczej, gdzie mogą pójść poznać kogoś i metodą prób i błędów jakby wspinają się coraz wyżej w rozwoju. Ja podróż singielki lubię porównywać do kręconych schodów. Jak wchodzisz na kolejne piętro, to jakby jesteś w tym samym miejscu, ale ciut wyżej. Tak jest właśnie też w poszukiwaniu wymarzonego mężczyzny, czy też wymarzonej kobiety, że każda relacja, każda randka może cię przybliżyć, jeżeli wyciągniesz z tego wnioski, jeżeli zobaczysz, czego ty się nauczyłaś, albo jakie granice twoje zostały przekroczone, że to nie wyszło, albo czego się bałaś, jakie twoje lęki tobą zawładnęły. To wszystko poszerza twoją świadomość i pozwala później lepiej wybierać i mniej się też stresować na randkach. Ile prawdy jest w tym, że mężczyźni, jacy by oni nie byli, tak? Nie tyle boją się, co unikają kobiet, wiesz, twardych, silnych, niezależnych, samodzielnych, przebojowych, a z takimi cechami często utożsamiane są właśnie singielki, o których dziś mówimy. Ile prawdy jest w tym, że faceci nie bardzo chcą się wiązać właśnie z takimi kobietami, o takich cechach, jakie przed chwilą wymieniłem? To jest taki pewien stereotyp. No tak myślałem. I w każdym stereotypie jest odrobina prawdy. Odrobina. Bo znam wielu mężczyzn, którzy bardzo doceniają osiągnięcia swoich kobiet i są z nich dumni, często je wspierają. Tylko te kobiety mają jedną cechę. One są niezależne, przebojowe, ale nie są samowystarczalne. To, co zabija relacje, to samowystarczalność. Gdy ja mogę wszystko sama, jeżeli ja niczego nie potrzebuję, to mężczyzna czuje się taki pozostawiony, że on nic nie może dać, że nie jest w stanie nic zaoferować. Może stać z bukietem kwiatów, takim metaforycznym, workiem prezentów, ale jeżeli kobieta nie jest w stanie tego przyjąć, to ta relacja umiera. Każda relacja to jest dawanie i branie. I w relacji między mężczyzną i kobietą to dawanie, branie powinno być w równowadze. Oczywiście nie chodzi o 50-50 w każdej chwili, bo są okresy, kiedy ja więcej trochę daję i są okresy, kiedy ja więcej dostaję. Natomiast musi być ten przepływ. Część dziewczyn, część singielek, przez to, że długo są same, same muszą kupić mieszkanie, same muszą to mieszkanie utrzymać, naprawiać, różne rzeczy robić i przez to, że spotykały się też z uwagami, że nie daję sobie rady sama i to traktowały jako takie oskarżenie, to trudno im prosić o pomoc. A mężczyźni lubią być pomocni. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Absolutnie. Właśnie, to mężczyźni chcą dawać kobietom pomoc, wsparcie, tylko my musimy nauczyć się to przyjmować. Też często z domu mamy taki wzór naszych mam, które właśnie były samowystarczalne, które nie przyjmowały. I my powielamy ten schemat na swoje nieszczęście. Kolejne wakacje, święta, a ja sama. Wieczory, weekendy, z którymi czasem nie wiedziałam nawet, co zrobić. Samotne spacery, w czasie których mijałam uśmiechnięte, zakochane pary. Były momenty, gdy traciłam nadzieję. Pamiętam, jak któregoś dnia jechałam metrem. Za mną stał chłopak, który trzymał się poręczy. Nasze odbicie w szybie wyglądało tak, jakby mnie obejmował i przytulał. Tak bardzo brakowało mi wtedy dotyku, zwykłego objęcia i przytulenia. Moje serce się ścisnęło, a do oczu napłynęły łzy. Patrząc na to odbicie, prawie się rozpłakałam. W pewnym momencie zrozumiałem, że pragnienie założenia rodziny to jedno, a wiedza i umiejętność zrobienia tego to już zupełnie co innego. Pisze mój dzisiejszy gość na swojej stronie internetowej. A w studiu ze mną Zuzanna Górska-Kanabus, doktor psychologii i coach relacji, autorka kierunekmałżeństwa.pl. Zuzanna pomaga singielkom w znalezieniu partnera, męża, faceta do życia i do kochania, który będzie kochał i będzie szanował. I który będzie kochany i będzie szanowany. Zuzanno, w kolejnych dwóch częściach naszej rozmowy chciałbym, żebyśmy więcej porozmawiali o tym, że jak sama zresztą piszesz, nie ma czegoś takiego jak pech w miłości, a niepowodzenia wynikają z nieznajomości siebie lub też zasad i dynamiki budowania relacji. To moja propozycja. Myśmy trochę już o tym mówili, znaczy ty mówiłaś, ale chciałbym ten temat kontynuować. Dobrze? Możemy? Oczywiście. Znakomicie, Michał Poklękowski. Zapraszamy zatem na drugą część Drogowskazów już za chwilę. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Michał Poklękowski, zapraszam was na drugą część Drogowskazów. W wielkich miastach stosunek liczby kobiet z wykształceniem wyższym do mężczyzn wynosi 20 do 15. Co czwarta kobieta w pełni sił zawodowych żyje w pojedynkę. Tak wynika z dostępnych w sieci badań. Pytanie, ile z nich swoją sytuację życiową odczuwa jako samotność i ile z kobiet szuka partnera i mimo wysiłków znaleźć go
nie może albo nie potrafi. Na szczęście są w kraju fachowcy, którzy służą singielką pomocą w tym zakresie, którzy pomagają im zrozumieć ich położenie, ich zachowanie, sposób życia, sposób bycia, który może utrudniać właśnie poszukiwanie miłości partnera, który będzie w końcu tym właśnie jedynym trafnym wyborem. Jedną z takich ekspertek mam wielką przyjemność gościć dziś w Drogowskazach, a w studiu ze mną cały czas Zuzanna Górska-Kanabus, doktor psychologii i coach relacji, autorka strony kierunekmałżeństwo.pl. Witaj w drugiej części programu, Zuza. Witaj. Gdybyśmy mogli drugą część naszego spotkania zacząć od tego, jakim kobietom pomagasz, co wynika z twojego doświadczenia, z jakich środowisk pochodzą singielki, które zwracają się do ciebie o pomoc, czym zwykle się zajmują zawodowo, jakie mają wykształcenie, nawet pozycję majątkową, w końcu jaki bagaż też życiowych doświadczeń. Gdybyś mogła, wiesz, zebrać wszystkie atrybuty swoich podopiecznych, trochę je zmiksować, je podsumować, to jaki obraz singielki mogłabyś nam namalować? Co to za kobieta? Polska singielka. Najczęściej pracuję z dziewczynami po 30, 30, 35, czasami 40, ale też zdarzają się dziewczyny 25-letnie, które wiedzą, że nie umieją budować relacji, że mają za małą wiedzę, nie znają zasad i etapów budowania relacji i chcą się tego nauczyć. Jednak przewaga to dziewczyny po 30. Z większych miast to jest 70%, 30% to jest z mniejszych miejscowości i z wiosek. W większości to są dziewczyny z wyższym wykształceniem, mające dobrze płatne prace, czy średnio płatne, to dziewczyny z wyższym wykształceniem, z ustabilizowaną pozycją zawodową. Trudno mi mówić o zarobkach, bo o to nie pytam. To chyba tyle, co mogę o nich powiedzieć. Dla mnie każda z nich jest inna i też trudno powiedzieć, że większość z nich pochodzi z rozbitych rodzin, czy z pełnych rodzin. Są i takie. I dziewczyny, które miały wspaniałych ojców i takie, których ojcowie byli nieobecni fizycznie albo emocjonalnie. Tutaj jest cały wachlarz. Czytam w sieci, Zuza, że słowo samotność jeszcze niedawno było swego rodzaju piętnem. Oznaczało smutek i odrzucenie. Dziś odzyskuje jednak godność, stając się singielstwem, czyli świadomie wybranym dla wielu całkiem satysfakcjonującym modelem życia. No właśnie, Zuza, czyżby, aby na pewno, tak się zastanawiam trochę głośno, zadam też trudne pytanie przy okazji, czy w singielstwie jest trochę samooszukiwania się? W jaki sposób jako terapeutka wyczuwasz, że kobieta trochę kręci, jakby zapewniając, że jest absolutnie szczęśliwą, będąc od lat albo i od zawsze samą? Spotykam czasem dziewczyny, które są bardzo szczęśliwe, będąc samymi. Nie spotykam ich w swoim gabinecie, bo one właśnie nie szukają pomocy. Raczej spotykam je tak w sytuacjach życiowych. I rzeczywiście jest grupa ludzi, którym w samotności, w życiu w pojedynkę jest dobrze, bo oni żyją sami, ale właśnie nie są samotni. W inny sposób budują więzi. Nie potrzebują takiej więzi małżeńskiej. Bardziej tworzą więzi w swojej społeczności lokalnej albo udzielają się w jakichś dziełach, w fundacjach, w wolontariacie, bo wierzę w to, że każdy z nas jest powołany do czegoś innego i że w samotności też można, czy może nie w samotności, w życiu, w pojedynkę można być szczęśliwym. I takie osoby znam. Są też dziewczyny, które tak bardzo boją się wejść w relacje, zostały tak poranione, czy to w domu, czy przez poprzednie związki, wcześniejsze związki, że one też mówią, ja już nie jestem w stanie zaufać. I w nich jest takie pogodzenie się, akceptacja, że to jest moja droga. Ja już nie chcę. Postaram się w tym życiu samej zbudować sobie szczęście. Jakoś tak zaprojektować to życie, żeby być szczęśliwą. I to jest jakby druga grupa. I są też dziewczyny, które nie chcą być same. Po prostu. Pragną założyć rodzinę, pragną bliskości mężczyzny, stworzyć taki związek, który będzie partnerski. One często to podkreślają, że one chcą związku partnerskiego, choć nie zawsze wiedzą, jak to zrobić. Więc to jakby te trzy grupy widzę. Te dziewczyny, które przekonują, że jest im super w samotności, a tak nie jest w rzeczywistości, to najczęściej kobiety, które nie wiedzą, jak, co mogą zrobić inaczej, żeby zbudować relacje. Boją się, że coś z nimi jest nie tak. To często podkreślam, to nie jest tak, że z jakąś kobietą coś jest nie tak, że jest sama. To raczej to, że ona czegoś nie umie. A jak nie umiesz czegoś, to nie znaczy, że jesteś dziwny. A w jakich życiowych sytuacjach singielce jest najtrudniej? W jakich cierpi? Jako człowiek? W jakich może być jej przykro, że nie ma partnera akurat przy sobie, tak, w danym momencie? Czy nie ma takich sytuacji? I to też wszystko zależy od danej osoby po prostu. Wydaje mi się, że to też zależy od danej osoby. Natomiast wszystkie takie momenty, gdy inna kobieta podkreśla, że jest lepsza, bo ma męża, czy ma faceta, czy że ma dzieci, to będą raniące. Nawet dla osób, którym
jest dobrze w swoim życiu w pojedynkę, ponieważ zawsze jak ktoś nas ocenia, to jest raniące po prostu. Wydaje mi się, że dla singielek najbardziej raniące są te sytuacje, gdy są oceniane jako gorsze, mimo że mają tak samo dobre życie jak inni. A jeżeli singielka idzie na spotkanie towarzyskie, gdzie są powiedzmy pełne rodziny z dziećmi, tak, są pary i ona jest tam jedyna samodzielna, tak, jako osoba, jest singielką. Mm-hmm. Czy to też może sprawiać jakiegoś rodzaju dyskomfort? Bo nie ukrywam, że szykując się do rozmowy z tobą, ja przejrzałem trochę forów internetowych, różne komentarze czytałem, że właśnie to jest jedna z tych sytuacji, która jednak powoduje jakiś rodzaj dyskomfortu dla takiej osoby. Jeżeli masz pragnienie rodziny, pragnienie małżeństwa i rodziny, no to jeżeli idziesz na spotkanie, gdzie są same rodziny i dzieci, to dotyka twojego serca i to boli. Po prostu zwyczajnie. Nawet jeżeli ci ludzie są cudowni, otaczają cię wsparciem i akceptacją, to odczuwasz ten brak. To właściwie wszystko zależy od tego, jakie pragnienie w sercu nosisz. Gdy mówimy o singielkach, które pragną założyć rodzinę, to takie sytuacje będą dla nich bardzo trudne. Inną taką sytuacją trudną, która mi się kojarzy, to są te wszystkie pytania, które się czasem zadaje dziewczynom. Kiedy sobie ułożysz życie? Jeżeli bez faceta, to znaczy, że co? Bez faceta mam nieułożone życie? Nie, mam bardzo fajne życie. Okej? Nie ułożyło mi się jeszcze w życiu miłosnym. A jakie warunki, Zuza, muszą zostać spełnione, żeby singielka była autentycznie szczęśliwym człowiekiem, nie wiążąc się na stałe nigdy i z nikim? Wiesz co? Nie mam pojęcia. To znowu zależy, tak? Kto co czego oczekuje od życia po prostu. Dokładnie. Wydaje mi się, że musi być taka autentyczna znajomość siebie, autentyczność wobec siebie i zgoda na to, co jest. Jeżeli zaakceptujesz swoją sytuację i ją polubisz i będziesz tego chciała, to będziesz szczęśliwa. Natomiast jeżeli będziesz udawać, że nie zależy ci na małżeństwie, rodzinie, a rzeczywiście te pragnienia są, no to będzie kłamstwo, a kłamstwo nie daje szczęścia. A czy twoje podopieczne szukają męża, partnera, bo tego autentycznie, wiesz, ja chcę kłaść nacisk na to słowo, autentycznie pragną, czy zdarza się, Zuza, że robią to pod presją czasu albo też, no, co gorsza, otoczenia? Jeśli tak właśnie jest, to jakie się tutaj kryje niebezpieczeństwo, jeśli robią to właśnie pod presją czasu i otoczenia? Na przykład ciocia, babcia mówi, weź Kasiu, ogarnij się, mogłabyś już mieć rodzinę, mogłabyś mieć kogoś, ja chcę ciebie zobaczyć na ślubnym kobiercu i tak dalej, i tak dalej. Kiedy zaczęłam coaching z, nazwijmy tą dziewczynę Kasią, i Kasia właśnie mówiła, że chciałaby spotkać kogoś, założyć rodzinę. Jak zaczęłyśmy rozmawiać z tym, kogo szuka, czego ona tak naprawdę pragnie, jaką ma wizję małżeństwa, do czego dąży, jaka jest jej motywacja, no to ona odkryła w sobie, że ona tak naprawdę nie chce teraz, że ona teraz nie jest gotowa na budowanie relacji. Zapisała się na date coaching, bo właśnie słyszała różne takie hasła w stylu, że no już czas leci, ale w trakcie naszej pracy ona odkryła, że to nie jest ta droga w tym momencie. I zrezygnowała, bo jeżeli podejmujesz działania pod wpływem presji społecznej czy upływającego czasu, to możesz zmarnować sobie życie. Bo to, że ciocia chce cię zobaczyć na ślubnym kobiercu, to jest to jej potrzeba, a nie musi być twoja. Małżeństwo, czy w ogóle wchodzenie w jakikolwiek związek, jest poważną decyzją, ponieważ oddziałuje na wiele aspektów naszego życia. I jeżeli idziemy w to lekkomyślnie, nie zastanawiamy się, to możemy się wpakować w bardzo trudną sytuację i bardzo cierpieć. Gdy patrzymy na małżeństwa, które się rozpadają, na ludzi, którzy się rozwodzą, to przecież nie jest przyjemne doświadczenie. Często jest to doświadczenie bardzo trudne, które ciągnie się latami. A czy singielka z długim stażem bycia właśnie singielką, Zuza, może mieć problem z budowaniem relacji, funkcjonowaniem z facetem pod jednym dachem? Tutaj kłania się troszeczkę to chodzenie na kompromisy. Wydaje mi się, że taki sam może mieć problem jak singielka, która w co i rusz wchodzi w jakiś związek i się rozpada ten związek. Nawet jeżeli trwał rok czy półtora. To jest wszystko kwestia nauki komunikacji, zrozumienia różnic między kobietami i mężczyznami, bo przecież się różnimy. Zrozumienia potrzeb i swoich, i mężczyzny. Dla mnie na przykład zaskakująca u was jest potrzeba jaskini, czyli takiego po prostu zniknięcia na trochę. Kiedyś to było chodzenie na ryby. Żeby tylko na trochę. Także zrozumienie tych różnic między nami to jest bardzo ważne. Albo potrzeb. Jest taka książka o sekretach męskiej i kobiecej duszy. Są dwa tomy. I tam jest 5 rzeczy ważnych dla kobiet i dla mężczyzn. I dla mnie to było bardzo odkrywcze, gdy zrozumiałam, że słowo dziękuję, gdy mówię mężczyźnie dziękuję ci, że zrobiłeś to i to, to znaczy mniej więcej to samo, co dla mnie, jak on mówi kocham cię. Zrozumienie takich drobnostek
tak ułatwia funkcjonowanie w związku i to niezależnie od tego, czy masz długi, czy krótki staż. To dla mnie to jest wszystko kwestią wiedzy. Słyszałem, że singielki, zresztą wszelkie osoby poszukujące tak zwanej drugiej połówki, często mówią, że mają pecha w miłości. Już też trochę o tym wspominałaś, chyba w pierwszej części. Ile w tym prawdy, Zuza? Mhm. Czy naprawdę każdy może znaleźć miłość swojego życia, wiesz, jakby przeżyć coś pięknego, znaleźć tę jedyną, tego jedynego? Od czego to zależy i jak szukać, żeby też zwiększyć szansę na sukces po prostu w tych poszukiwaniach? Wiem, że zawarłem tutaj znowu kilka pytań w jednym i pewnie mogłabyś odpowiadać 3 dni, ale gdybyśmy mogli to skondensować. Mówi się, zaufaj swojemu sercu, wszystko się ułoży. Mhm. Ale tak to właśnie nie działa. Nie ma czegoś takiego jak pech w miłości. To jest kwestia tego schematu wyboru mężczyzn, czy u mężczyzn schematu wyboru kobiet, który nosimy w sobie. To jest jeden aspekt. Jeżeli masz słabość do mężczyzn nieodpowiedzialnych, to będziesz mieć pecha w miłości. Ale jeżeli przepracujesz ten schemat, to nagle odkryjesz, że wokół ciebie jest mnóstwo fajnych mężczyzn, z którymi możesz zbudować stabilną relację. Wiesz, jest taki problem w naszej kulturze też, że my często myślimy, że jak ktoś jest zwykły, to jest nudny, czyli bez znaczenia. Często właśnie takie zwykłe osoby dają nam poczucie bezpieczeństwa w relacji, a na tej bazie możemy budować fajerwerki, romantyczne wypady i wszystko inne, ale w bezpiecznym otoczeniu. Jak szukać, żeby zwiększyć szanse na sukces? Napisałam nawet o tym darmowego e-booka, to jest na mojej stronie. Postaram się to streścić tutaj. Trzeba zrozumieć 3 etapy w budowaniu relacji, o których nikt nie mówi, albo mało kto mówi. Te 3 etapy to jest ty sama, ty i inni, ty i oni i ty i ten jeden. Jeżeli chcesz zwiększyć swoje szanse, to po pierwsze pracuj nad sobą w aspekcie swoich granic, potrzeb, pragnień, samoświadomości i bycia autentyczną, czyli też minimalizowania lęków. Ty i ten jeden to jest 2 etap. To jest randkowanie. Nie oczekuj, że pierwszy mężczyzna, którego spotkasz, będzie tym. Poznawaj mnóstwo mężczyzn, oswajaj się z nimi. Poznawaj, po prostu poznawaj, jak funkcjonują mężczyźni. A gdy pojawi się ten ktoś bardziej ciekawy, to weź troszeczkę emocje na wstrzymanie, bo my kobiety mamy taką tendencję, że jak już się pojawia ktoś interesujący, to oczami wyobraźni widzimy firanki w naszej wspólnej przyszłej kuchni. A tutaj trzeba się zatrzymać i zobaczyć. Okej, pojawia się fajny mężczyzna, ale kim ja dla niego jestem? Czy my o tym rozmawiamy? Czasami błędem jest to, że my spotykamy się z mężczyzną parę razy, paręnaście razy i myślimy, że już jesteśmy parą, ale nigdy o tym się nie porozmawiało. I później się okazuje, że mężczyzna mówi, ja nic nie deklarowałem, nie jesteśmy razem, po prostu jesteśmy przyjaciółmi. A kobieta czuje się zawiedziona. Tutaj na tym etapie też trzeba zrozumieć cały etap, cały proces budowania relacji i tą dynamikę i etapy, które muszą być i jakie pytania musimy sobie postawić wzajemnie, o czym musimy porozmawiać, żeby ta relacja nabrała właściwych kształtów. Jeśli jesteś mężczyzną, prawdopodobnie powinieneś wziąć ślub. Jeśli jesteś kobietą, nie zawracaj sobie głowy. Zażartował w rozmowie z Guardianem profesor Paul Dolan z London School of Economics. Badania tego utytułowanego naukowca dowodzą, że właśnie niezamężne i bezdzietne kobiety są najszczęśliwsze. Liczby się nie mylą, statystycznie mężczyźni w stałych związkach stają się spokojniejsi, więcej zarabiają, no i też żyją trochę dłużej. Tymczasem ich żony częściej cierpią z powodu chorób fizycznych, no i też psychicznych, żyją też krócej w porównaniu ze swoimi koleżankami singielkami. Ale wiele singielek w końcu postanawia o wprowadzaniu do swojego życia na stałe mężczyzny, męża, partnera. Jest chęć, są starania, ale co zrobić, gdy latami nic z tego nie wychodzi? No i tutaj pomocną dłoń do takich kobiet wyciąga mój dzisiejszy gość. To Zuzanna Górska-Kanabus, doktor psychologii, coach relacji, autorka kierunekmałżeństwo.pl. Zuza, w ostatniej, 3 części naszego spotkania chciałbym, żebyśmy porozmawiali o nauce budowania relacji. Ten temat będzie nam się przewijał przez wszystkie 3 części naszego dzisiejszego spotkania. Co w kontekście singielek szukających męża, partnera może mieć też właśnie ta nauka budowania relacji ogromne znaczenie, dobrze? Mhm. Bardzo się cieszę, słyszymy się i widzimy jeszcze raz. I już za chwilę Michał Poklękowski, zapraszam. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. No i jeszcze 3, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Sama czy samotna to nieodpowiednie, stygmatyzujące określenia. Zdecydowanie lepiej pasuje coś w stylu niezależna, samodzielna. Bycie singielką, bo o nich dziś mówimy w programie, to często świadomy wybór. Choć wiele singielek marzy o prawdziwej miłości, tej jednej na całe życie, nie zawsze udaje się jednak znaleźć odpowiedniego partnera. We współczesnym świecie nastawionym na lans i konsumpcję, trudno o bratnią duszę kogoś, kto nas zrozumie
i wesprze, gdy zajdzie taka potrzeba i zaakceptuje mimo ułomności oraz deficytów. Szukamy przecież osób wyjątkowych, pisze na jednym z forów internetowych 40-letnia pani Angelika, singielka. Co jeśli przez długi czas nie udaje się znaleźć optymalnego partnera, w dłuższej perspektywie także męża, co wtedy? Ano można poprosić o wsparcie eksperta, takiego mam dziś w studiu i bardzo mnie to cieszy. To Zuzanna Górska-Kanabus, doktor psychologii i coach relacji, autorka kierunekmałżeństwo.pl. Witaj po raz trzeci, Zuza. Dzień dobry. Dlaczego akurat kierunek małżeństwo, a nie na przykład partnerstwo? Czy małżeństwo da, nie wiem, większą gwarancję, że związek przetrwa, nawet bardzo ciężką próbę, będzie bardziej na serio, bardziej wartościowy? Singielki, którym pomagasz, mówią jasno i wyraźnie, że chcą męża, a nie partnera, nie wiem, kogoś z kim będą, ale nie wezmą z nim ślubu. Jak to wygląda? Kierunek małżeństwo zrodził się z takiego pragnienia, czynienia tego świata mniej samotnym miejscem i uczenia kobiet tworzenia relacji, które będą trwałe, w których będą szczęśliwe i które będą trwałe. Jasne, że ślub nie gwarantuje ci trwałości małżeństwa, natomiast małżeństwo się nam kojarzy cały czas jako coś trwałego. Ja nie pomagam dziewczynom znaleźć chłopaka na trochę, po prostu do związku. Widzę taką różnicę. Małżeństwo definiuje jako związek, który ma trwać, w którym obie strony się angażują i mówią, będziemy się starać, aby ten związek trwał jak do śmierci, że chcemy się tutaj razem zestarzeć, zrobimy wszystko. I nie ma w tym takiej furtki, że a jak nie wyjdzie, to sobie odejdę. Natomiast bycie z kimś to jest związek czasowy. Jesteśmy, dopóki jest fajnie, przestaje być fajnie, to idziemy gdzieś dalej. Wiesz, ja nie namawiam nikogo do brania ślubu. Sama wzięłam, bo jestem osobą wierzącą. Natomiast jak ktoś nie wierzy, bez sensu, żeby brał ślub. No bo po co? Mam znajomych, którzy po prostu zadeklarowali się między sobą. To była ich rozmowa, deklaracja wzajemna. I to jest ważne, że oni sobie zadeklarowali, będziemy ze sobą, będziemy walczyć o ten związek. Wiemy, że będą trudności, bo w każdym związku są. Oni wzięli odpowiedzialność za swoją relację. Bo żeby miłość wyszła, żeby związek wyszedł, muszą być w nim trzy elementy. Intymność, namiętność i zaangażowanie. Jeżeli któregoś nie ma, to nie jest to prawdziwa, kompletna miłość. Namiętność to jest taki ten element biologiczny, hormony, zmysłowa, jest erotyczna. Intymność to przyjaźń i emocje. Intymność masz z kimś, kto zna cię lepiej niż ktokolwiek inny i akceptuje cię w tym. A zaangażowanie to właśnie branie odpowiedzialności, to jest ten taki komponent poznawczy, rozumowy miłości. Zaraz, gdy masz tylko tą namiętność i intymność, czyli przyjaźń i zmysłowość, to masz tą miłość romantyczną, która jest w filmach, ale ona nie przetrwa. A jeżeli nie masz namiętności, masz tylko intymność i zaangażowanie, to z kolei masz miłość taką przyjacielską. To jest taka bardzo głęboka przyjaźń. Żeby stworzyć prawdziwy, dobry związek, potrzebujemy wszystkich tych trzech elementów. I co ważne, autor tej koncepcji, Sternberg, mówi, że te elementy powinny tworzyć trójkąt równoboczny, czyli wierzchołki to są właśnie te intymność, namiętność, zaangażowanie i między nimi powinny być te same odległości, że to wszystko powinno być w tej samej proporcji. Singielka żyje jak chce, robi co chce, co nie wyklucza poszukiwania miłości. W głowie singielki mogą pojawić się jednak pytania w stylu, co jest ze mną nie tak, czy dlaczego wciąż jestem sama? No i właśnie, Zuza, co im wtedy odpowiadasz, takim właśnie singielkom, twoim podopiecznym, jako psycholog i jako trener? Po pierwsze mówię, że z nimi wszystko jest w porządku. I dziewczyny, jak nas słuchacie, to z wami jest wszystko w porządku. To nie jest tak, że coś z wami jest nie tak. Nie, wy jesteście okej. Okay. To raczej jest tak, że czegoś nie umiecie, a wiedzę i umiejętności można zdobyć. Doskonale o tym wiecie, bo się już dużo rzeczy nauczyłyście. Jeżeli kobieta jest sama, nie z własnego wyboru, tylko tak wychodzi, to znaczy, że popełnia jakiś błąd. Że na przykład powiela schemat wyboru mężczyzn, o czym już wielokrotnie mówiliśmy. Albo zupełnie nie wie, jak funkcjonować, jak rozmawiać z mężczyznami. Część dziewczyn skarży się na to, że są niewidzialne dla mężczyzn. Inne na to, że trafiają na samych dziwnych gości. Jeszcze inne, że randki urywają się po drugiej, trzeciej. Wiadomo, można szukać różnych przyczyn, ale przyczyną może być to właśnie, że randki się urywają, bo mężczyzna widzi, że nie może nic tej kobiecie ofiarować, bo ona wszystko ma. Albo dziewczyna zbyt podkreśla swoje umiejętności. Wiesz, ja mam doktora, zrobiłam największe badania na świecie z zakresu grafologii. To zrobiłam mnóstwo innych fajnych rzeczy. I jakbym na randce zaczęła mówić, a wiesz, ja to właśnie mam doktorat, jestem psychologiem i zrobiłam badania na ponad 1000 osób i nikt większych nie zrobił z zakresu grafologii, no to facet sobie może pomyśleć, okej, super, a ja nie wiem, co mam ci powiedzieć. Ale jeżeli tym nie macham jak jakimś takim
jaką chorągwią przed sobą, tylko mówię, jak mnie zapyta, to mówię o tym z żartem, z dumą, ale też z żartem, jakoś lekko. To nie jest to przestraszające. Gdy dziewczyna jest niewidzialna dla mężczyzn, to często są dziewczyny, które mają stłumioną swoją kobiecość, które gdzieś boją się pokazać siebie jako kobietę. Boją się, że zostaną zrozumiane, ale przez to właśnie wpadają w taką friendzone, w strefę koleżeńską. Dziewczyny z kolei, które trafiają na samych dziwnych gości, niech się zastanawią, co sobie załatwiają relacjami z takimi chłopakami, bo pamiętasz, że to jest dosyć stary film, Dziennik Bridget Jones, i tam był Daniel Cleaver, grany przez Hugh Granta, i on zapewniał Bridget niesamowite przygody, jakaś jazda kabrioletem, pływanie łódką po jeziorze, tylko to wszystko nie miało jakby takich podstaw poczucia bezpieczeństwa, ale dawało właśnie przygodę i na tym można budować też poczucie swojej wartości. Więc zastanów się, co dają ci mężczyźni tak naprawdę. Czy załatwiasz sobie tym jakąś potrzebę, mimo że jesteś nieszczęśliwa, bo czasami tego nie widzimy. Rozmawiałam z dziewczyną, która właśnie ciągle trafia na jakichś takich dziwnych chłopaków i porównywałyśmy ich. Co oni mają wspólnego? I ona w pewnym momencie zobaczyła, że oni w ogóle nie zwracają uwagi na jej potrzeby. Że ciągle o nich słyszy, jak ona mówi, co ona by chciała. No i przestań, jest dobrze, nie zmieniajmy. Taka czuła się lekceważona w tym. I to było coś, co było jej znane, bo akurat ona doświadczyła tego w relacji z tatą, gdzie to, no dobra, przestań. Jakby też lekceważył jej potrzeby. Przepraszam, że ci wejdę w słowo, Zuza, ten tata był trochę nieobecny? Był obecny, okay. Ale ona mogła mu towarzyszyć. Mogła mu towarzyszyć, robić z nim rzeczy, a to, co ona chciała, to już nie było takie dla niego fajne. I ta sytuacja była dla niej znana. Wiesz, to było raniące, ale to jest znane. I ona w to wchodziła. Zobacz, mówi się o tym bardzo dużo, że dorosłe dzieci alkoholików, że dziewczyny, które są córkami alkoholików, za mężów wybierają alkoholików. One nie chcą mieć takiej przyszłości, ale funkcjonowanie w takiej relacji jest dla nich znane. Jeżeli nie nauczą się, że mogą inaczej działać, to będą ten schemat powielać, bo nie mają się do czego odwołać. A uczymy się, czy to przez świadectwa, czy przez obserwacje. Ja na moim blogu mam taki regularny cykl Dobre historie, gdzie dziewczyny, singielki opowiadają o tym, co zrobiły, jak ich życie wyglądało, zanim poznały swoich mężów, jak się poznawali, co się tam zadziało. Bo chcę, żeby to było inspirujące i pokazywało, że można mieć różne doświadczenia i ułożyć sobie życie miłosne. Wspólnym elementem wszystkich tych historii jest to, że te dziewczyny jakoś złamały swój schemat działania, coś zmieniły, spróbowały czegoś nowego. Pamiętam, że jakiś czas temu w korespondencji napisałaś mi, że budowanie relacji trzeba się uczyć, uczymy się o tym, jak zdobyć pracę, tak wymieniłaś, jak kupić mieszkanie, jak załatwić formalności w urzędzie, a w kwestii relacji zakładamy, że po prostu samo jakoś się ułoży. Dlaczego to jest błąd w myśleniu, że samo się jakoś ułoży? Popatrz na liczbę rozwodów w Polsce, ojej, czy na świecie. No, to prawda. To jest dowód, że trzeba się tego uczyć. Popatrz na swoich znajomych. Ilu z nich ma naprawdę takie związki, o których mógłbyś pozazdrościć? Albo gdy patrzysz na to, sobie myślisz, wow, ale to jest super para. Takie osoby, oczywiście te super pary, warto obserwować i uczyć się od nich. Natomiast my sami musimy włożyć tą pracę. Inaczej powielamy schematy z naszego domu. Zobacz, ile razy mówiłeś sobie, nie zachowam się jak swój tata, albo jak swoja mama, a później nagle zachowujesz się dokładnie w ten sam sposób. Bo uczymy się przez modelowanie, czyli przez obserwacje. Jeżeli chcemy zbudować szczęśliwą relację miłosną, to musimy się uczyć. I to nie z komedii romantycznych, gdzie wszystko przychodzi łatwo i śmiesznie i wszystko dzieje się w ciągu 2 godzin, więc jak trwa film, więc my też oczekujemy, że to u nas błyskawicznie pójdzie. Tylko z książek, z kursów online, z obserwacji par, z odpowiadania sobie na pytanie, czego ja pragnę od relacji, od małżeństwa. A czy singielki mogą być, Zuza, jakoś szczególnie narażone na błędy w relacji intymnej, tak? Kiedy późno się zwiążą z jakimś mężczyzną, wyjdą nawet za niego, nie mając wcześniej zbyt wielu doświadczeń na tym polu, mając za sobą jedynie krótkie, takie wiesz, epizodyczne, przelotne związki. Tak, ryzyko błędu zawsze jest. Ale czy w przypadku singielek ono jest właśnie jakoś wyraźnie wyższe, z racji na brak doświadczenia po prostu w dłuższych związkach? Jeżeli dziewczyny nie pracują nad sobą, nie dokonują autorefleksji, to ryzyko jest i to duże. Ryzyko błędu zawsze jest, tylko im bardziej my pracujemy nad sobą, tym to ryzyko zmniejszamy. I często słyszę od dziewczyn, ja znowu muszę się czegoś uczyć,
to faceci mogliby się ogarnąć. I to prawda, że mężczyźni też mogliby się ogarnąć. Tylko ja mam wpływ tylko na siebie. I to, co ja mogę zrobić, 100% mojego, to jest praca nad sobą, do bycia gotową, do wejścia w relacje, do nauczenia się rozpoznawania toksycznych ludzi, żeby się z takimi nie wiązać. To jest moja odpowiedzialność. I tutaj ja mogę zrobić swoje 100%. Piszesz też, Zuzanno, że w miłości trzeba, tu będę ciebie cytował w tej chwili, trzeba iść za głosem serca i wziąć ze sobą też rozum. Gdybym mógł ciebie uprzejmie poprosić o rozwinięcie tej myśli. My chcemy się zakochać, chcemy tych motyli w brzuchu, tych uniesień emocjonalnych i to jest super. To powinno być. Tylko nie możemy bazować tylko na tych emocjach. Nie możemy bazować tylko na sercu. Potrzebujemy wziąć ze sobą rozum. Mam małe dzieci teraz i spotykam mamy, które same wychowują małe dzieci. I to jest bardzo ciężkie. I gdy ich zapytasz, dlaczego by nie wyszło, one powiedziały, poszłam za głosem serca i nie wyszło. Dlatego są potrzebne te dwa elementy. Gdy odczuwasz te emocje, te uniesienia, to też zastanów się, czy ten mężczyzna jest gotowy do budowania relacji. Czy on tego chce? Na ile jest egoistą? A na ile potrafi się troszczyć o innych? Na ile ty jesteś egoistką i na ile potrafisz się troszczyć o niego? Sprawdź, czy ten człowiek nie ma długów, czy nie ma nałogów. Bo osoby, które są uzależnione, osoby, które mają ogromne długi, nie są w stanie zbudować trwałych relacji, takich zdrowych relacji. A powiedz, Zuza, czego uczą się od ciebie singielki, które chcą mieć właśnie męża? Nie wiem, żeby miały świadomość, czego tak naprawdę same oczekują od związku i też co mogą dać tej drugiej osobie? To jest jedna z tych lekcji? Tak, można powiedzieć, że mam takich 9 modułów, które przerabiam i na date coachingu i są w kursie online. I jakby tak jest złączyć, pierwszy element, taka pierwsza część, to jest właśnie ten element ty sama, gdzie uczysz się, zastanawiasz się, kogo wybierasz, ale też kogo chcesz i do czego dążysz, czy właśnie chcesz związku, czy małżeństwa, jaką masz motywację i jakie nastawienie do randkowania. Później duży taki obszar to jest randkowanie, gdzie mówię, poddaję pomysły, gdzie można pójść, żeby kogoś spotkać, że aplikacja randkowa to nie jest jedyne wyjście, a dużo lepiej poznawać drugą osobę w realu. Nawet w czasie pandemii jest to możliwe. Oprócz randkowania właśnie różnice między kobietami i mężczyznami, bo często to, co dla drugiej kobiety byłoby przyjemne, na przykład jeżeli ja się zaopiekuję kobietą inną, to ona to doceni, ale jeżeli zacznę zbytnio się opiekować mężczyzną, to on poczuje, że mu matkuje i ucieknę. Więc pokazanie tych różnic, pokazanie też, czym jest zauroczenie i jak ono powstaje, że wygląd to nie jest jedyny element i nie jest najważniejszy często. To jest taka druga duża część, a trzecia to są granice, tak jakbym miała to nazwać. Granice, czyli pomoc w określeniu, co dla mnie jest okej, a co nie jest okej. To też stworzenie takiego kodeksu randkowania, to często dziewczynom pomaga, czyli zasad, praw, granic, których będę się trzymać, żeby czuć się bezpiecznie. Część dziewczyn, jest taka duża grupa dziewczyn, które mają problem ze stawianiem granic, które się dostosowują, które chcą być takie miłe i uczynne, ale to robił kosztem siebie. I w tym momencie, jak sobie uświadomią, do czego one chcą sobie dawać prawo, nie tyle mężczyźnie nawet, tylko sobie, do odmiennego zdania, do niezgodzenia się, do powiedzenia, że niedobrze się czuję z tą propozycją, albo że nie chcę iść w to miejsce, to daj im tak i poczucie większej pewności siebie. Ja często też spotykam się z taką opinią, tu nie mnie w tej chwili oceniać, czy jest to krzywdząca opinia, że singielki mogłyby trochę, wiesz, jakby zejść na ziemię i nieco obniżyć swoje oczekiwania wobec mężczyzny, o jakim marzą. Mogłyby? Rzeczywiście zbyt wiele, Zuza, oczekują. Z drugiej strony, no co w tym złego, tak? Ja też mogę powiedzieć, że zwiążę się wyłącznie na resztę życia z kobietą, która potrafi chodzić po linii nad przepaścią, na przykład, tak? I co mi zrobisz? Nie mamy pańskiego płaszcza. Cytując klasykę. No mogę. Przecież, tak? No nie mogę? Mogę. Oczywiście, że możesz i będziesz wtedy miał bardzo małą grupę kobiet do wyboru. Pewnie tak. Więc szansa na zrealizowanie twojego marzenia będzie mniejsza. Mm-hmm. No dobra, ale jak to jest z tymi singielkami? Czy mogłyby zejść na ziemię i nieco obniżyć swoje oczekiwania? Jest grupa dziewczyn, która tak ma i druga, która tak nie ma. Są dziewczyny, które mają bardzo małe wymagania i wtedy zachęcam je, żeby trochę je podniosły. To znaczy, żeby widziały te 10 cech, o których już mówiłam. To jest takie minimum. To naprawdę nie jest dużo. Bo to pomaga określić, kogo tak naprawdę szukam. Zdarzyło się, że dziewczyna napisała w tych 10 cechach, że szuka, że to musi być blondyn o niebieskich oczach. No i okej. Jak ona tak chce, to może.
Ja jej mówię za to, że w tym momencie możesz stracić szansę spotkania bardzo ciekawych brunetów, z którym byłoby ci naprawdę dobrze. Ale jak się uprze, to jest jej wybór. Czasami dziewczyny mają wysokie wymagania odnośnie kwestii finansowych i tutaj jest to błędnie, moim zdaniem, odczytywane jako takie wygórowane żądania. Mi się wydaje, że to wynika z lęku. I często tak w rozmowach nam wychodzi, że ich mamy zarabiały na dom, utrzymywały dom. Wiesz, pracowały na dwóch etatach. Jeden w pracy, później zajmowanie się domem, urobione, zmęczone, nie mające czasu dla siebie. I one tak nie chcą. I w tym momencie, jak spotykają chłopaka, który zarabia bardzo mało, to zależy od dziewczyny, to mało znaczy. To one się boją, że znowu urodzą dzieci i co? Będą małe dzieci, to jest naprawdę absorbujące. I one jeszcze mają zarabiać? Albo nie będą mogły być z tymi dziećmi? Bo ten mężczyzna się nie ogarnie. I tutaj też trzeba to zrozumieć. Jasne, jeżeli dziewczyna ma oczekiwania, że facet będzie zarabiał 30 tysięcy miesięcznie, to możemy powiedzieć, że to jest wygórowane. Ale jeżeli ona przemyśli to i powie, no potrzebne nam jest tyle i tyle na życie i widzi, że ten mężczyzna nie jest w stanie zarobić, a to nie są wcale jakieś duże pieniądze, które ona określiła, no to ja ją rozumiem, że może się bać wejść w taką relację. Też zdarzyły się takie sytuacje, zdarzają się dziewczynom takie sytuacje, że no mężczyźni oczekują, że one będą zarabiać. Tak to się pozmieniało. I one się na to nie godzą. I też je rozumiem, no bo to nie jest partnerski związek. Jedna z dziewczyn, która z którym pracowałam, powiedziała, że poznała chłopaka, no całkiem przyjemnie było. On dosyć miał jakąś tam mało płatną pracę, ale powiedziała, no może jakoś tam będzie chciał się rozwijać, chciał zobaczyć, zaobserwować. Kiedy się odwiedził w domu, popatrzył, jak tam wyglądają, tak, o, jak nam nie wyjdzie, to ten pokój będzie dla mnie. Zatkało mnie. No właśnie, więc myśląc o tych wygórowanych żądaniach singielek, trzeba zawsze patrzeć indywidualnie, bo dziewczyny mają też różne doświadczenia i jasne, na pewno są dziewczyny, które mają jakoś wygórowane żądania, ale większość, tak z mojego doświadczenia, to one starają się być realistkami i czasami może ciut przeskalują, ale potrafią z tego zejść. A to ważne, co mówi, że przeskalują, ale potrafią z tego zejść. To jest ważne, co powiedziałaś. Tak, bo jak zobaczą, że mężczyzna jest taki zaradny, troskliwy o niej, że jemu naprawdę na niej zależy. Okej. Okay. I że stara się zrobić wszystko, żeby ją uszczęśliwić. Że też nie mówimy o takiej przesadzie, że zrobi wszystko, rzuca wszystko, tylko że jakby rzeczywiście jest zaangażowany w tworzenie tego związku. To dziewczyny potrafią zrezygnować z wielu rzeczy. Singielka może mieć też, Zuza, oprócz oczekiwań oczywiście, też swoje nawyki, swoje przyzwyczajenia. Może mieć pewnego rodzaju też schemat działania wynikający z dotychczasowego życia w pojedynkę. Na co musi, na co powinna taka kobieta uważać, żeby, wiesz, nie zrazić, nie zniechęcić do siebie faceta. No i też jak mężczyzna powinien się zachowywać, żeby długoletniej singielki nie spłoszyć po prostu. Czy każdy z nas ma jakieś schematy działania? Rzeczywiście, jak długo żyjemy sami, mieszkamy sami, to mamy takie swoje upodobania, swoje rytuały. I tutaj potrzebna jest elastyczność i takie też rozmowa o tym, co dla mnie jest ważne, że ja tego nie potrafię zmienić, a co jest dyskutowalne, co możemy negocjować. I tutaj wydaje się, że z dwóch stron musi być porozumienie i chęć takiego nagięcia się. U dziewczyn ważne jest, żeby nie wpaść w taką pułapkę poszukiwania mężczyzny jako idealnie pasującej szafki. Bo jak mamy taki już swój dom urządzony tak, jak my chcemy, to brakuje nam tylko tego mężczyzny, którego byśmy wstawiły do tego domu i byłoby okej. Okay. Mogę tu się powiedzieć taką moją historią. Gdy wzięłam ślub i zamieszkaliśmy razem, to Darek wprowadził się do mnie. I mieszkaliśmy w tym mieszkaniu rok, a później kupiliśmy większe. I dopiero w tym większym, jak razem je urządzaliśmy, to on powiedział, ja się czuję jak u siebie. Bo tam już było po prostu urządzone. To była kawalerka. Tam nawet nie było specjalnie możliwości zmiany. I on tak dołożył swoje rzeczy, ale nie urządzał tego miejsca. Jak wprowadziliśmy się do większego mieszkania, to mogliśmy je razem urządzić. Więc też tutaj, w budowaniu związku, trzeba też pamiętać o tej fizycznej przestrzeni dla drugiej osoby. Że jak w końcu zamieszkujecie razem, to nie może być tak, że dasz tej osobie tylko półkę, a reszta jest twoja. No bo wtedy ona się czuje cały czas jak gość. Dokładnie, i jak w hotelu. I nawet jak masz idealnie zrobioną kuchnię, to może warto zrobić remont, żebyście czuli się razem dobrze. I na dziś to wszystko. Jak zwykle mam nadzieję, że dzisiejsze drogowskazy były dla kogoś po prostu pomocne, nie wiem, użyteczne, zachęciły do refleksji, czy też nawet zmiany poglądu. A dziś ekspertka, którą zaprosiłem do rozmowy, starała się pomóc singielkom, które chciałyby znaleźć męża, partnera, na resztę życia.
życia, tego jedynego, a im to z różnych przyczyn po prostu nie wychodzi. W studiu ze mną była Zuzanna Górska-Kanabus, doktor psychologii, coach relacji, autorka kierunekmałżeństwo.pl. Pięknie dziękuję, Zuza, za obecność, za rozmowę, za podpowiedzi, za refleksje, którymi się podzieliłaś ze słuchaczami Drogowskazów Radia SK-Rock. Dziękuję. Podcastu z tej rozmowy szukajcie na skrock.pl, czy też na naszym radiowym kanale na YouTubie. Wszystkiego dobrego, Michał Poklękowski. Dziękuję i do usłyszenia. Drogowskazy.